Cześć, witajcie na kanale Grywalnie. Jestem Anonim, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przybywam do Was z unboxingiem figurki i to nie byle jakiej figurki. Przed Wami figurka z Far Crya 4, którą udało mi się ostatnio dorwać. Dziękuję Aleksander za informację, za 200 zł na Allegro. Moim zdaniem jest to naprawdę dobra cena jak za tą figurkę. Oczywiście kiedyś miałem możliwość kupienia ją taniej, ale stwierdziłem, że nie, na razie nie kupię, kupię ją później. No i przez ten czas się nie udawało. I w końcu jest w mojej kolekcji, miejsce na półce zrobione, więc zaraz sobie ją dokładnie zobaczymy. Przed przystąpieniem do unboxingu poproszę Was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału oraz odwiedzenie strony grywalnie.pl, gdzie są dokładne różne newsy ze świata kolekcjonerstwa, mój pies potwierdza, oraz zdjęcia tej oto figurki bardzo dokładne, więc możecie się z nimi zapoznać. Napiszcie mi, czy macie tę figurkę w swojej kolekcji i ogólnie popiszmy sobie w sekcji komentarzy, bo jak wiecie, uwielbiam z Wami rozmawiać. No i cóż, tu można więcej dodać. Zaczynamy. Tak oto prezentuje się pudełko z figurką. Wiecie, co jest najlepsze w unboxingu figurek, które już wyszły jakiś czas temu? To, że możemy podziwiać, jak dobrze są zrobione i patrzeć ze smutkiem na spadek jakości produkowania tych oto rzeczy obecnie. Ale no cóż, tak oto wygląda front tego pudełka. Mamy tutaj szybkę, przez którą widzimy naszą postać. Jeden z boków wygląda tak. Tył tego pudełka prezentuje się w następujący sposób. Mamy tutaj informację, że jest wykorzystany materiał PVC oraz wysokość figurki to 24,5 cm, którą sobie dokładnie sprawdzimy. Ciekawostką też jest dodatkowe okienko, taka malutka to jest szybka, przez którą możemy podziwiać tył naszej figurki. I drugi bok wygląda tak. Jeżeli chodzi o same pudełko, to jest ono troszeczkę zdezelowane, ale figurka, jak mogę tak to ująć, była używana i w strasznym stanie. Mam wrażenie, że stała w jakimś warsztacie, była tak okurzona, że około 10 minut zajęło mi dokładne wyczyszczenie. W środku standardowo plastikowa obwolta, która ma ją chronić przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi oraz uszkodzeniami. Figurka jest już wyjęta z kartonu, wylądowała na standardowej podstawce do ciasta. Tak, jeszcze żadnej innej nie kupiłem, tam już dostałem jakieś pod ostatnim filmem od Was propozycje i na pewno będę je rozważać, no w sumie jedno. Tak oto wygląda tutaj cała podstawka, możemy zobaczyć jej tutaj wykonanie. Oczywiście elementy podstawki, sam spód jest plastikowy, tutaj mamy wykorzystany materiał PVC, też tutaj z elementami plastiku, wszelkie te rzeczy są fajnie tutaj spasowane i ładnie jest odwzorowany teren, na którym stoi nasz bohater. Mamy tutaj też karabin, jeżeli sobie weźmiemy z boku, to zobaczcie, że mamy tutaj główną postać i mamy tutaj jeszcze jedno, wybaczcie, ale troszeczkę mało co pamiętam, w sumie mój bardzo krótki epizod miałem z tym tytułem. Podoba mi się motyw tutaj oddzielenia tą ścianką. Generalnie ona jest cała plastikowa z bardzo ładnym malowaniem. Jeżeli się przyjrzymy teraz tutaj z tyłu, tak oto ona wygląda. Mamy tutaj wbitą maczetę, mamy tutaj postać dziewczynki, też ładnie tutaj ulokowaną i fajnie wykonaną. Te wszystkie elementy są naprawdę bardzo ładnie zrobione, jak tutaj na dodatkową postać. Wszystkie te części ubrania są też dobrze spasowane, bez zarzutów, bez żadnych tutaj zbytnio dziwnych skaz. Naprawdę wykonanie jest bardzo ciekawe. Jeżeli sobie spoglądniemy wyżej, widzimy właśnie ten tutaj piękny mural. Tak mi się wydaje, można to określić, ładnie tutaj jest to wszystko namalowane, pięknie. Piękne kolory, ładne nasycenie tutaj barw. Fajny pomysł, tylko że no niestety plastik. Z tej strony też oto mamy tutaj piękny rysunek, bardzo ładnie to wszystko jest tutaj skomponowane, naprawdę mi się podoba, ta figurka jest obłędna i bardzo dobrze, że wylądowała w kolekcji. Tutaj wszelkie elementy garderoby postaci też są dobrze spasowane. No i jesteśmy na samej górze, czy na najważniejszym, najważniejszym aspekcie wszelkich figurek, to jest właśnie twarz tutaj, głowa naszej postaci. Bardzo ładnie tutaj wyglądają rysy, nie ma nasza postać zeza. Co do tych włosów, to troszeczkę mi się nie podobają, bo odstają tutaj dziwnie, jeżeli możecie zobaczyć, ale ten zabieg chyba już ostatnio w jakichś figurkach został ponowiony i też mi się nie podobał. Jak myślicie, w jakich? Tak, to jest właśnie Assassin. W Assassinie mieliśmy te same włosy, czy to tu, to są te, to jest ta sama fryzura w jednym, jak i w drugim, więc ona mi się nie do końca podoba. Ale jak widzimy, mamy tutaj idealny przykład, że jest to właśnie figurka od Ubisoftu. Tył, ta część wygląda tak, to więc możecie tutaj bardziej podziwiać tą górę, jak została właśnie tutaj zrobiona. Też wszystko jest ok. Tak wygląda figurka w pełnej okazałości z przodu. Naprawdę jest super. Zaraz przejdziemy sobie do tych aspektów wagi oraz wymiaru. A tak wygląda figurka z tyłu. Mamy tutaj wagę, wybaczcie, że jestem troszeczkę ubrudzona, ale moja żona ostatnio jej użyła do pieczenia w
faworku w kuchni. Widzicie, waga jest bardzo uniwersalna. I waga tej figurki to 612 gram. No jest naprawdę dobry wynik. W sumie mogę rzec, że standardowe, bo takie figurki są od 500 do 750 gram mniej więcej. Poniżej no już są troszeczkę te mniejsze. Jeżeli chodzi tutaj o wymiar, no to niestety nie mamy tych 24,5 cm. Na pewno obstawiałbym na takie ledwo co 24, tak więc mamy troszeczkę mniej, tutaj deklaruje producent, mimo że właśnie mierzy tutaj od, widzicie, bo jak było 24,5, to byłaby mniej więcej gdzieś dotąd. No niestety nie, mamy tutaj gdzieś około 24 ledwo, co z mojej perspektywy tutaj mierzenia. Wydaje mi się, że to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten materiał z tej oto figurki. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej, gdzie macie wpis ze zdjęciami i czekam na Wasze komentarze. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za obejrzenie tego oto materiału. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych. Więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!